Hejka, więc kochani, witam was w 17 Vlogmasie. Jest mi trudno aż w to uwierzyć, że zostało równo 7 dni do świąt. To jest niesamowite, za tydzień są już święta, za tydzień jest Wigilia. Jakby też ciekawe, jak to w tym roku będzie wyglądało, czy będą jakieś, nie wiem, czy wprowadzą jakieś zakazy, obostrzenia i w ogóle, no, nie wiadomo niczego jak na razie. Mam nadzieję, że z rodzinką się jako tako spotkamy. I tak, otwieramy dzisiaj 17 okienko. Co ja wam powiem? Powiem wam, że wczoraj bardzo wcześnie położyłam się spać i się mega wyspałam. Coś czarnego widzę. Kształt przypomina jakiś taki tonik. Takie bardzo często są toniki w takim kształcie. Czarne, nadal czarne. Oczyszczająca pianka do mycia twarzy Nature Queen. Ale fajnie, fajnie. Nature Queen, już dostałam hydrolat z Nature Queen dostałam już hydrolat. Mamy tu jaśmień i wąkrotka azjatycka. Wow. Zobaczymy zaraz. Oczyszcza, łagodzi podrażnienie oraz intensywnie nawilża. Przeznaczona do skóry normalnej i wrażliwej. No to idealnie. Oczyszcza, nawilża, wszystko robi i zobaczymy, czy cokolwiek będzie robiła. Ale nie, Nature Queen ma fajne składy, więc fajny produkt. Skład ma krótki, więc fajnie. Znaczy, to nie zawsze o czymś świadczy, ale wiem, że ta firma ma dobre składy, więc git, chowam ją sobie tutaj do szuflady na zapas. I co? Zaczęłam coś mówić, jak zwykle. Zaczęłam coś mówić, bo tam tworzyłam kalendarz i nie skończyłam. Tego, co ja mówiłam. A, wiem, że wczoraj wcześniej poszłam spać, bo chyba po 22:30 coś takiego i dzisiaj troszkę na pierwszej lekcji przysypiałam i się wyspałam jako tako, choć i tak bym jeszcze poszła spać. Nie wiem, ostatnio zmienił mi się trochę tryb życia i trochę popsułam sobie zegar biologiczny. Potem jak tak chyba w niedzielę to było, tak późno, bardzo późno wstałam, późno położyłam się spać i w ogóle i taki cyrk zrobiłam wtedy na kółkach, że mam trochę popsuty zegar biologiczny, bo najchętniej bym siedziała wieczorem do bardzo późna, a spałabym w dzień. A tak nie można, nie można sobie tak marnować życia. Więc muszę to jakoś naprawić, ale nie wiem jak, ale o czym się normalnie same zamykają, bo niby się wyspałam, niby teoretycznie powinnam się wyspać, bo spałam tyle czasu, ale z drugiej strony ja bym teraz tak się położyła i zasnęła, ale nie. Choć w sumie dzisiaj czwartek, może mam jakąś lekcję, na której będę mogła się zdrzemnąć. A i zobaczymy. Ale powiem wam, że albo przerwę, o, na półgodzinnej przerwie w sumie, żeby się zdrzemnąć, to nie głupi plan. Ale teraz będę miała WF. O! Po WF-ie! Ale to jest plan, bo WF mam 15-minutowy, tak? Nie wiem, co ja powiedziałam. I w sumie po WF-ie mogłabym się zdrzemnąć. No. W ogóle dzisiaj też mam taką stylówę. Drugi dzień mam tą bluzę, ale mam podkoszulkę przynajmniej inną pod spodem, co nie? Przebieram się trochę. A i dresy mam, czy inne, bo wczoraj miałam czarne, dzisiaj mam szare. To jest najwygodniejszy look. Dresy, bluza i podkoszulka pod spodem. I to jest kozak. To jest tak cudowne. Powiem wam, że już troszkę męczy mnie, nie męczy mnie same nagrywanie vlogmasów, tylko męczy mnie tak, że muszę codziennie wieczorem myć włosy, bo tak to bym była włosy co dwa dni, ale no nie chcę was tu przerazić moimi włosami, bo one drugiego dnia już nie wyglądają tak za ładnie. I tak to bym, wiecie co jeszcze bym? Tak to bym nie malowała się codziennie, nie ubierała się codziennie, bym więcej spała, drwałabym drzemki po szkole, ale bardzo się cieszę, że nagrywam te vlogmasy, przynajmniej właśnie motywuje mnie to do ubrania się, do ogarnięcia się, wtedy jestem bardziej produktywna i w ogóle super, wszystko jest super w ogóle. Znaczy, no męczące jest to jednak nagrywanie codziennie, jeszcze kiedy ja tego samego dnia montuję ten klip i tego samego dnia jeszcze ten film muszę wrzucić, jeszcze muszę zrobić miniaturkę, te miniaturki robię bardzo na szybko, tak żeby w ogóle były jakieś tam ogarnięte, ale no uwierzcie, jestem z dużo pracy, więc jeśli chcecie mnie wesprzeć, to oglądajcie te filmy, lajkujcie, piszcie komentarze, bo mnie to bardzo motywuje. No i co, jeśli nie wyrabiacie się z oglądaniem vlogmasów, tak jakby
oglądać teraz na bieżąco, to możecie sobie potem obejrzeć je, na przykład tam jak będzie wam się nudziło, wiecie, po świętach, czy potem będzie miesiąc przerwy wolnego, to będziecie mieli czas, że na nadrobienie, bo ja rozumiem, że dużo osób nagrywa vlogmasy i chcecie oglądać pewnie paru osób te vlogmasy i się nie wyrabiacie. Ja tam na przykład nie oglądam nikogo vlogmasów, autentycznie nikogo, bo po prostu nie mam czasu. Jak robię swoje, to naprawdę nie mam czasu na oglądanie nikogo innego, a z chęcią bym też pooglądała. O matko, właśnie spojrzałam na moje perfumy i powiem wam, że tyle ich tu mam. Ej, w sumie mogę wam pokazać moje perfumy, bo chyba nigdy nie pokazywałam wam tak po kolei, jakie ja mam perfumy, bo dużo dostaję pytań właśnie, jaką polecam mgiełkę z Victorii, jaki ładny, słodki zapach. No i nie wiem, ciężko w ogóle, ja w sumie nie potrafię opisywać zapachów, więc w sumie to będzie taka byka pokazanie przeze mnie dla was tych perfum, ale mogę wam je pokazać, bo w sumie trochę mi się tych perfum uzbierało, mam dużo mgiełek z Victorii, ale je uwielbiam. Dobra, pokażę wam na szybko te perfumy. Więc tak, wszystkie moje perfumy znajdują się tutaj. I tak, zobaczcie, zaczynając od tyłu, tu mam dwie mgiełki z BAF. To są dwa przepiękne zapachy. Obydwa kupiłam na jakichś tam promocjach, były wyprzedaże i obydwu zapachów już nie ma. Ten zapach to jest tak przepiękny kokosowy zapach. To jest najpiękniejszy kokos, jaki kiedykolwiek wąchałam. To są też ulubiona mgiełka mojej mamy i ona tu przychodzi bardzo często, się nią psika. Zobaczcie, ich mam już ich mniejszą połowę, sporo ich wykorzystałam, a ten zapach, to on wcale mi lawendą nie pachnie, nie wiem, on jest słodki, ale też jest bardzo ładny. Obydwa te zapachy kupiłam na jakichś tam wyprzedażach, właśnie chyba jakoś zawsze przed świętami są te wyprzedaże. Te perfumy na przykład bardzo mi się podobały i mega je chciałam. One są takie bardzo są cytrusowe, o tu macie nazwę. One są bardzo cytrusowe, ale są bardzo nietrwałe. One w ogóle się nie trzymają, ten zapach od razu ulatnia się gdzieś tam. Tak, tą mgiełkę to dostałam od mojego taty, jak był w Stanach. To jest przepiękny zapach, bardzo mi się podoba. On jest właśnie chyba taki cytrusowy. Nigdy go nie widziałam w ogóle w Polsce, ale bardzo ładny jest ten zapaszek. Tutaj mam takie, o, te trzy weźmy teraz pod lupę. Tą dostałam od Asi. Ogólnie, no nie jest to w 100% mój zapach, ale ja totalnie trudno jest mi trafić z zapachem. Jest to taki, nie, w sumie jest to taki, kurczę, ciężko opisać mi ten zapach. To jest jakiś taki winogronowy, jakiś słodki owoc połączony z takim zapachem trochę mydlanym. Ale w ogóle mega ładne są te mgiełki z Victorii. Zobaczcie, one takie tu mają, o, na przykład tą ma taką tęczę. Ten zapach, ten mi się całkiem podoba. Te dwa kupiłam sobie sama, ale na przykład z tego praktycznie w ogóle nie korzystam, bo on jest dla mnie za słodki, on jest taki lepki jakiś dla mnie. Jest mega słodki ten jest. Ten jest spoko. A też w sumie z niego nie korzystam, co widać zresztą. I teraz tak, i teraz te dwa zapachy, które kupiłam teraz, jak byłam ostatnio w Victorii, to powiem wam, że ten to jakoś nie wiem czy to, nie wiem jak ja to zrobiłam, ale ja wąchałam, po prostu wąchałam dużo różnych zapachów. Trzymałam te karteczki, po czym wzięłam ten zapach, bo myślałam, że to jest jakiś tam, a chyba to nie jest w końcu ten zapach. No i on jest taki spoko, ale on jest też jakiś za słodki moim zdaniem, ale ten, ja ten zapach, teraz stwierdzam, że to chyba to jest perfekcyjny zapach dla mnie. To jest chyba totalnie w 100% mój zapach. Jakiś taki mój wymarzony zapach, to właśnie pachnie tak. To jest najpiękniejszy zapach, jaki w ogóle chyba mam w swojej kolekcji, najbardziej mi się podoba. Bo on jest taki słodki, ale nie za słodki, ale też taki cytrusowy, taki trochę kwaśny, jest przepiękny ten zapach. Ale jeszcze jedne perfumy, które uwielbiam, to już jest mój drugi flakonik, są to Hugo Boss Orange. W ogóle powiem wam, że mam takiego wujka, który ma tak kozacki gust zapachowy i właśnie od niego dostałam kiedyś tą pierwszą fiolkę Hugo Bossów, wykorzystałam całą, bo mega mi się podobały i dostałam od niego też te Lacoste i te perfumy są... Też mają tak kozacki zapach, tak bardzo pasują mi te perfumy, po prostu tak mi pasuje jego gust zapachowy, że idealnie się pasuje w moje gusta. I mam dwie mgiełki z Pinka, z Victoria's Secret i w sumie niedawno już kupiłam, ale ta jest kokosowa, ale to jest taki mdły kokos, taki za słodki, ta mi się nie podoba, ale ta jest bardzo ładna, ta mi się podoba, ta jest fajna, ta jest coś takiego podobnego może do tego, choć ten jest, no troszkę inny, ale podobne jakieś takie tony zapachowe ma.
Tutaj mam dwie mgiełki Bruno Banani. Nie korzystam z nich jakoś najczęściej. Ten zapach o wiele bardziej mi pasuje, ale powiem wam, że one są dosyć nietrwałe są jednak te mgiełki. Ta jest moim zdaniem za słodka, jest jakaś taka ulepiasta. Te dwie z Adidasu są jakieś takie cytrusowe. To też nie korzystam z nich najczęściej. Te Zenisa tu mam jakieś takie, to mi się bardzo podobają. Tu jeszcze mam jakiś Max, tu w ogóle nie korzystam. I tu mam Chanel, ale to są takie do włosów. To jest przepiękny zapach, ale to są perfumy do włosów, ale on jest cudowny ten zapach. I nie wiem, jakoś strasznie oszczędna jestem do niego, ale mega mi się podoba. No więc to taka moja kolekcja perfum. Jeśli kogoś interesowało, to mógł sobie zobaczyć, jakie perfumy mam, jakich używam. I gdzie najwięcej jest tu mgiełek z Victorii, ale one po prostu... Nie wiem, jakoś mają... Fajne są, bardzo trwałe i są fajne i są jakieś takie... Nie wiem, po prostu je lubię, więc... Proszę bardzo, to była moja kolekcja perfum, jakby kogoś interesowało. I teraz idziemy otworzyć kalendarz Klary i tamten mój, od mojej mamy. Dobra, ja otwieram swoje okienka. Klarka, masz swoje tutaj. Nie wiem, jeszcze 3 lata chyba. Znowu nie pamiętam, co to jest. Coś tam słychać. Ja mam takie malutkie, taką malutką torebeczkę. Co to jest? To jest case na AirPodsy? Tak. Z Primarka. Takie, słuchajcie, świąteczne już zajmujemy. Pójdę po moje AirPodsy i ubierzemy je. Ubierzemy. A już pamiętam, no. Takie świąteczne długopisy. O, a ja mam takie okejsa, zobaczcie, on będzie tak i tu zamykamy. Idę po AirPodsy, to zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ja mam moje pudełko, ale ono się rozwaliło, bo tutaj ten haczyk mi... A teraz sobie może przełożę haczyk, właśnie, bo haczyk mi się rozwalił. Ale no, przecież tak możesz sobie przełożyć haczyk. No. O, patrzcie, takie trzy długopisy, fajne. Ej, ale super, jest ten case. Ale kozacki, patrzcie na to! I tu otwieramy. O. I mamy AirPodsy. Ale kozak, a ty dostałaś trzy długopisy. Ale fajne. Beżowy, różowy kozak. I czarny. No, fajny prezencik dzisiaj. Takie... Słodkie strasznie. Otwierałaś, papsie. Wczoraj był przepis na fit sałatkę, a teraz w przerwie szybko byłam lepiej i zrobię wam jakże nie fit haul i tak na szybciutko, bo za chwilę zaczynam chemię. Sprawdziłam z matmy, poszedł mi tak pisałam, tak co mi się podobało, co mi pasowało, tam wpisywałam. A tak, kupiłam chipsy paprykowe, orientalna salsa, solone i dwie tabliczki mlecznej czekolady. Nie zamierzam zjeść tego wszystkiego naraz, jakby ktoś był zainteresowany, odłożę to sobie do mojej skrytki. I zostawię sobie jedną paczkę na weekend, drugą na kiedyś tam i jedną zjem dzisiaj. I tabliczkę czekolady zawsze muszę mieć gdzieś schowaną, bo ja mam raz w miesiącu taki czas, taki, nie wiem, parę dni, w sumie, czyli nie raz w miesiącu. Po prostu ja ogólnie nie lubię słodyczy, nie lubię czekolady, ale są takie czasami na ciebie taki jeden dzień, że mam tak ochotę na czekoladę, że ja nie wiem, co ja zrobię, jak nie zjem czekolady. I dzisiaj w sumie miałam taki dzień, zjadłam kostkę gorzkiej czekolady i było mi tak niedobrze, tak mi nie podobało się ten smak. A jeśli chodzi o czekoladę, to jak i tak zabiorę się za jedzenie czekolady, to ja zjem jeden pasek, trzy takie kostki i dla mnie to już jest koniec jedzenia czekolady, bo ja aż tak nie jestem taka czekoladowa. Ale te czekoladki to codziennie dzień wieczorem, mi tak nachodzi ochota na jedzenie czekoladki wczoraj wieczorem. Dzisiejszą zjadłam tak późno. Zjadłam swoją czekoladkę właśnie wczoraj. Dzisiejszą czekoladkę zjadłam wczoraj. Dobra, nieważne. Lecę na chemię, bo już się zaczęła... O matko, jestem już troszkę spóźniona. Dobra, biegnę na chemię. Dobra, więc kochani, wyszły... Znaczy, jestem już po lekcji, od tego zacznijmy. A druga sprawa jest taka, że wyszły przed chwilą nowe obostrzenia. Tam była jakaś konferencja i wyszły nowe obostrzenia. I powiem wam się, jak się do nich odnoszę. Na początku Patrycja mi powiedziała, bo dzwoni mi Patrycja i mówi, że nie będzie można nigdzie wychodzić, jest narodowa kwarantana i mówię, laska, chyba sobie żartujesz. Chyba sobie ze mnie jaja robisz. I na początku jej totalnie nie wierzyłam, a potem wchodzę i przeczytałam, że naprawdę jest narodowa kwarantana od 28 do 17 stycznia. Tak przynajmniej tutaj wyczytałam z tej strony, nie wiem, czy to są jakby, jeśli powiem wam to jakiś błąd, to bardzo przepraszam, bo to czytam z jakiejś strony, nie wiem, czy to są na 1000% pewne informacje. To się lekko przeraziłam, choć powiem wam, że spodziewałam się, skoro zrobili jakby łączone ferie dla całej Polski, to spodziewałam się, że wtedy będzie kwarantanna. W sumie to ma sens,
bo jakby jak każdy te dwa tygodnie naprawdę będzie siedział w tym domu, no to ta liczba zakażeń może się zmniejszyć. Jedyne co jest mi przykro i jestem zła i nie fajnie, nie podoba mi się to, to ten zakaz wychodzenia w Sylwestra, bo nie, Sylwester jest tak fajnym dniem, a nie będzie można w niego nic robić. Jakby rozumiem, że ta sytuacja jest też dosyć poważna, ale jakby, o matko, tak przykro mi. I zamknięte hotele, stoki, to jakby, no mi to nie robi różnicy, bo tak nigdzie nie miałam jechać na żaden stok, ani nigdzie. Ale, no też słabo, no ale beznadziejnie w ogóle jest. Ograniczenie wychodzenia w nocy 22.05, takie tu informacje jeszcze czytam. No średnio, powiem wam, że średnio. Aktualnie idę do Rossmana. Znowu idę do Rossmana. Tak, idę do Rossmana, bo muszę kupić waciki bezpyłkowe, bo zdam sobie sprawę i w ogóle waciki muszę kupić, bo zdam sobie sprawę, że właśnie, że już nie zamówię tego na Allegro, a muszę w weekend zrobić paznokcie. W sensie nie muszę, ale chcę, mam już odrost i też chciałabym sobie znaleźć jakieś zajęcie, bo w ten weekend nic ciekawego nie będę robiła, sprawdzianów też żadnych nie mam, więc autentycznie nie będę miała niczego, nic do roboty. Więc jakby coś sobie muszę znaleźć do roboty, będę robiła paznokcie. Więc co? Więc muszę kupić te waciki i muszę kupić pędzelek, jaki pędzelek? Pilniczek, bo pilniczek mi się wtępił i muszę kupić pilniczek i muszę kupić waciki. Okej, okay, więc jestem w domu i zobaczcie, tak wygląda moja torba. Ta torba, taka materiałowa torba z... Kiedyś ją kupiłam w Rossmanie i ona jest taka mega rozciągliwa, kosztowała 20 zł chyba, a jest super, bo za każdym razem nie wiem, muszę kupować torby. Jeśli oczywiście o niej pamiętam, to mam taką torbę i to jest super. Więc tak, zacznijmy od rzeczy, które miałam kupić, po które tam poszłam. Waciki bezpyłkowe, takie oto z Semilaka. Mam nadzieję, że ten aparat wam to wyostrzy. O, jest tu 200 sztuk i kosztowało to chyba jakieś 13 zł. Więc dosyć sporo, bo ogólnie waciki bezpyłkowe są o wiele tańsze. No tylko wiecie, po pierwsze to było, wiecie, no... O, jakieś takie są... Ej, one są zupełnie inne niż zawsze miałam. Jakieś takie, nie wiem, zupełnie coś innego, ale dobra, no waciki bezpyłkowe. Może one właśnie będą lepsze niż takie, co zawsze miałam. Płatki bezpyłkowe. Bezpyłowe. O. Bo są, może będą lepsze, bo tamte i tak trochę były takie. No dobra, nieważne. Kupiłam jeszcze dwa pilniczki. Proste, jedynie jest 100 na 180, drugi 180 na 240. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, który właśnie jest mocniejszy, dlatego wzięłam dwa, ale mogę to dla was sprawdzić, który jest bardziej chropowaty i no nie wiem, wzięłam dwa, stwierdziłam, że wezmę dwa, bo mam same takie wytępione, a będę robiła nowe paznokcie. Szczerze mówiąc, tak dotykam, wydaje mi się, ten 100 na 180 jest taki bardziej drapiący. Możecie mi napisać w komentarzu, jeśli ktoś wie tak naprawdę, czym to się różni i o co chodzi, to możecie mi napisać w komentarzu. Tu kupiłam babci kremik jakiś tam na święta, to moja mama mi prosiła, żebym go kupiła, więc go po prostu kupiłam. Kupiłam na zapas dwa opakowania patyczków do uszu. Tu są patyczki, a tu są takie do poprawek makijażu. Jak robię kreski, to zawsze korzystam właśnie z patyków, żeby tak po prostu sobie to poprawić. Tu kupiłam dezodorant Klarze, kupiłam peeling ten do włosów, jego, z niego korzystam raz w tygodniu i mi się kończy, a ten jest najfajniejszy, to jest chyba jeden z trzech, który jest w Rossmanie, a ja bardzo lubię właśnie ten z Natura, z Siberica. Co ja tu jeszcze kupiłam? Co ja wam mogę pokazać? A, cleaner kupiłam też, dobrze, z Semilaka. Kupiłam wszystko do paznokci, co miałam zamówić, ale nie zdążyłam zamówić, więc musiałam iść po prostu do Rossmana. Więc to jest trzecia rzecz, którą potrzebowałam do robienia paznokci. Kupiłam o tą odżywkę. Ja uwielbiam te odżywki z garniera Fructis i kupuję je zawsze w Rossmanie, ale kupuję je tylko i wyłącznie z promocji, bo ogólnie one 25 zł kosztuje, a na promocji 19. Sorki, że tak potrząsłam, ale ostrość robiłam. Tutaj jeszcze też do prezentu dla babci i tak, o, tu kupiłam to ostatnie rzeczy już w sumie. Kupiłam dwa żele pod prysznic. Strasznie szybko mam wrażenie, że zużywam te żele, nie wiem, ale tak, jeden taki z Isany, pachnie przepięknie, bardzo ładny to jest zapach, a drugi taki mango, też fajne są te żele i kupiłam i o, jeszcze jedną rzecz pod prysznic i to jest taki olejek
z mango. I teraz już nie będę chodzić od Rossmana, mam już wszystko, co potrzebuję, mam już zapas zrobiony, zapas pasty do zębów, mam zapas żeli, szamponów, odżywek, wszystkiego i mamy dwutygodniową kwarantannę. Nie wiem, czy to będzie bardziej nawet, nie wiem, pewnie, na pewno będzie można iść do Rossmana, co nie, żeby kupić sobie żel do mycia. No ale skoro już mamy tak jakby nową kwarantannę trochę narzuconą, to wykorzystam ją tak jakby, żeby jak najbardziej siedzieć jednak w tym domu, więc sobie już porobiłam takie mi zapasy, powiecie, poza tym ja wiecie, że ja mam świra na punkcie zapasów i ja lubię mieć takie zapasy, bo to jest dla mnie taki psychiczny spokój, nie wiem, ja bardzo mnie to tak jakby, no nie wiem, czuję się taka spokojna po prostu, jak mam takie zrobione zapasy tych rzeczy, których korzystam. No więc mam nadzieję, że ten vlog wam się spodobał i był to już... Który vlog ma z 17? Naprawdę? Nie wierzę. 17 vlog ma z dzisiaj był? Tak, 17 vlog ma. Do zobaczenia w jutrzejszym vlogmasie. Buziaki. Pa!